webinar. Więc wobec tego, drodzy, zaczynamy, ponieważ mamy krótkie opóźnienie. Witam serdecznie jeszcze raz. Przypomnę, nazywam się Mariusz Duszmański. Mam przywilej tak naprawdę dzisiaj przeprowadzić webinar, który będzie cyklicznym webinarem odnośnie takich technicznych spraw związanych z technologią, o której mówimy, którą nasza firma prowadza. Jeszcze raz, momencik. Tak, Janusz? Okej. Okej. Więc może tak, bo tu akurat mnie kolega rozproszył, więc jeszcze raz. Nazywam się Duczmański Mariusz. Przeprowadzę dzisiejszy webinar. Tu na zdjęciu krótka informacja o mnie. Działalnością tak naprawdę finansową, usługami finansowymi zajmuję się już właściwie od, można powiedzieć, 18-20 lat. Usługami online od 2000, tak naprawdę szczególnie 12. Natomiast od 2016 jestem inwestorem i partnerem firmy Skyward Community. Rok temu skończyliśmy szkolenie, takie szczególne szkolenie tutaj z grupą też polską, ale też partnerów z całego świata. Tak naprawdę uczestniczyło w tym szkoleniu rocznym 104 osoby z 18 krajów, więc mieliśmy naprawdę wiele wspaniałych przeżyć z tymi ludźmi, ale też naprawdę spora dawka informacji, spotkania z ludźmi zarządów, ale też również z naszym tutaj dyrektorem z Anatolim Junickim. O tym powiem nieco więcej dalej. Natomiast to szkolenie było takie szczególne, to 3D Coaching Business, szkolenie dla ambasadorów, ponieważ uczyliśmy się tak naprawdę pewnych technik, które pomagają tak naprawdę nam wdrażaniu biznesu, o którym chcemy dzisiaj właśnie powiedzieć. Tutaj troszeczkę informacji z tego ostatniego szkolenia, rok temu. Tak jak powiedziałem, 104 osoby, 7 osób z Polski. Tutaj jesteśmy z grupą z Polski po lewej stronie. Tutaj też jesteśmy grupa polska i plus dwóch ambasadorów z Belgii. Znane osoby, zresztą tutaj tego pana myślę, że nieco bliżej poznamy wkrótce, w najbliższym czasie. No i pani nasza dyrektor. Tutaj ja jestem przy takie historyczne zdjęcie przy jednym z słupów, które powstały pierwsze w szarży. Tam, gdzie powstaje w tej chwili Centrum Innowacji Transportu Skyward Community. Tutaj jesteśmy z naszym naczelnym konstruktorem, inżynierem, panem Anatolim Junickim. No i rozdanie dyplomów po rocznym szkoleniu z coachingu, gdzie tak naprawdę godziny różnego rodzaju szkoleń w kilku krajach i ukończenie tego szkolenia w Dubaju w zeszłym roku. Właśnie tutaj jesteśmy na zdjęciu z polską grupą i tutaj z naszym też coachem. To tak pokrótce, jeśli chodzi o te wstępne informacje o mnie i o tym, co się wydarzyło rok temu. Tutaj przed sobą mamy ciekawe zdjęcie, pewnie już na tych kilku webinarach je widzieliśmy, ale tak naprawdę ono jest takie, można powiedzieć, historyczne, ponieważ jest to autentyczne zdjęcie z kartkami reklamowymi, które było zamieszczane razem z luksusowymi cukierkami, słodyczami w pewnej rosyjskiej fabryce Einem. I najciekawsze jest to, że artysta, który wykonywał te różnego rodzaju zdjęcia, ryciny, zawarł na nich tak naprawdę przyszłość. Tak, to jak sobie wyobrażał transport przyszłości za 100 lat, bo były to zdjęcia z 1914 roku. I tak naprawdę dużo się nie mylił, ponieważ już w tamtym czasie wyobrażał sobie, że za jakiś czas ulice będą przepełnione różnego rodzaju środkami transportu, czyli tak zwanego pierwszego poziomu, i będzie trzeba je przenieść tak naprawdę na drugi poziom, czyli w powietrze, żeby można było się przemieszczać, żeby było o wiele bezpieczniej. Teraz jak zobaczymy kolejne zdjęcia, to tak naprawdę widzimy, że naprawdę niewiele się mylił. Ponad 100 lat później sytuacja zmienia się diametralnie. To jest nasz świat dzisiejszy, transport pierwszego poziomu, czyli transport, który porusza się bezpośrednio po powierzchni Ziemi. Różne samochody, autokary, tramwaje, dzisiaj przepełnione, zatłoczone ulice wielu miast na całym świecie. No to jest rzeczywistość.
Może w Polsce aż takiego wielkiego problemu nie mamy, natomiast jak wiemy, w wielu krajach wyglądają tak autostrady, wyglądają tak miasta, więc można powiedzieć, że jest dramat pod kątem tutaj przemieszczania się. Identycznie i wcale nie lepiej wyglądają porty, potężne porty, do których są rozładowywane wielkie kontenery z towarami. W różnych portach na całym świecie wiemy, że one są też przepełnione i jak gdyby rozdysponowanie tych ładunków. Czasami jest tak, że tygodnie, a nawet miesiące czekają te kontenery, aby można było je zabrać do tak naprawdę określonego celu, miejsca przeznaczenia. Więc też jest bardzo duży problem. Więc można wyróżnić tak naprawdę dwa problemy, z którymi dzisiaj ludzkość się musi zmierzyć. To jest przeciążenie tras transportowych, czyli dróg, ulic, którymi się przemieszczamy, a także brak bezpieczeństwa. No powiemy, że ten dzisiejszy transport naprawdę jest niebezpieczny. Słyszymy co chwilę o różnych karambolach, wypadkach śmiertelnych, do których dochodzi. I w dużych miastach jest to jeszcze większy problem. Tutaj na tej ilustracji widzimy kolejny problem transportu pierwszego poziomu. Zarówno zrywane mosty, to nie jest jakaś tam rzadkość, ponieważ w wielu miejscach na świecie zbrane wody, czy to z roztopionych śniegów, czy też jakichś wód powodziowych, powodują, że całe mosty, całe przeprawy się zrywają. Ilość duże śniegu utrudniają również transport. Natomiast na terenach, bardzo wielu terenach na świecie, terenach pustynnych, dzieje się to, co widzimy na tej trzeciej tutaj ilustracji. Zawiewane są tony piachu na szosy. Te, które by się wydawało fajnie, można byłoby się przemieszczać, są trudne do przebycia. I to też nie jest rzadkość, ponieważ wiemy, że w wielu dużych miastach aglomeracja na całym świecie jest to jeden z dużych problemów. W wielu krajach, w wielu miastach, chociażby w Australii, pomyślmy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które są bardzo bogate, ale jest to też problem, jeśli chodzi o piach, o przemieszczanie się właśnie w takich sytuacjach. Tym bardziej, że wiemy, że tam bardzo często burze piaskowe, jak ktoś był w Dubaju, to wie, jakie ilości piasku mogą być przemieszczone przez wiatr. Tu nieco dalej. Mamy problem ekologiczny. To jest problem, z którym też musimy się zmierzyć jako ludzie, pewnie jako nowe kolejne pokolenia. Zanieczyszczenie środowiska, czyli dwutlenek węgla, ropa, różnego rodzaju zanieczyszczenia, które dostają się do środowiska naturalnego. W ten sposób giną setki, tysiące różnych gatunków zwierząt, również roślinności, a przy okazji my tak naprawdę sami się zatruwamy. Ta ilustracja to też w Polsce nie należy do rzadkości. Już nie wspomnę o maseczkach w ostatnich kilku miesiącach. Natomiast jeśli chodzi o smog, to utarło się to dzisiaj, że w prognozie pogody jedną z części składowych jest właśnie zanieczyszczenie, czy też ewentualnie nasilenie tego smogu w powietrzu. Bardzo często o tym się mówi w prognozach pogody, szczególnie w okresach wiosenno-letnich, gdzie to powietrze jest skrajnie zanieczyszczone. Te normy są wielokrotnie przekroczone. Tu mamy też problem, z którym się zmagamy. Wydawałoby się, że to należy do przeszłości, tego typu problemy z transportem, z koleją, gdzie wydobywają się do naturalnego środowiska tony pyłu z takich chociażby lokomotyw. Ale wiesz, w wielu krajach one są w użytku, więc to nie jest taka cała taka historia, jakiś lamus, o którym mówimy, ale w tych faktycznie krajach rozwijających się ten transport jeszcze jest używany. A zatem można tutaj wymienić kolejny problem, który wymieniamy, to zanieczyszczenie środowiska. I tutaj chyba nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że to środowisko naturalne jest bardzo zanieczyszczone. Kiedyś podśmiechywano się, jeśli chodzi o dziurę ozonową, jeśli chodzi o efekt cieplarniany, jeszcze wiele innych sytuacji, o których się mówi. Dzisiaj widzimy, że ten klimat się bardzo zmienia. Różnego rodzaju katastrofalne
sytuację, jeśli chodzi o pogodę, o gradobicia, o trąby powietrzne, które pewnie to starsze, bardzo starsze pokolenie pamięta, a dzisiaj ono wchodzi jak gdyby w taki normalny tryb prognozy pogody i składnik pogody. To, co tutaj teraz widzimy, to przekształcenie tak naprawdę nowoczesnych aut, pojazdów elektryczne. I wydawałoby się, że to może być pełną formą rozwiązania dla środowiska, ale nie tak do końca. Dlaczego? Fajnie mieć taką hybrydę czy auto elektryczne i fajnie byłoby, gdyby tych agregatów, czyli tych miejsc, gdzie można faktycznie podłączyć się bez problemu i naładować to auto, było dużo, dużo więcej. Są kraje, gdzie faktycznie na każdej stacji, przy każdym hotelu takie rzeczy się znajdują i można takie auto elektryczne naładować. Chociażby w Belgii, jak byliśmy, to faktycznie w bardzo wielu miejscach można było zauważyć, że nawet standardowo przy hotelach można było naładować auto. Natomiast nie zapominajmy, że tego typu auta zasilane są energią. Natomiast podstawowa sposób, jak gdyby, wyprodukowania dzisiaj energii, których zużywanych jest bardzo dużo, jest węgiel, gaz, ropa naftowa, atom. To są takie najczęstsze źródła, z których powstaje energia dzisiaj elektryczna. Więc to też tworzy dzisiaj tak naprawdę problem, kolejny problem ekologiczny. Więc ten kolejny taki czynnik, na którym ludzkość musi niejako się zmierzyć, jest wielkie, wysokie zużycie energii. Tutaj mamy bardzo ciekawe zdjęcie, ponieważ ono pokazuje, że podjęto różne próby budowania dróg już i nieco wcześniej, czyli jakieś 20-30 lat temu, ale również współcześnie buduje się drogi na podniesieniu tak zwanego drugiego poziomu. Wagony do góry nogami. Ten akurat jest przykład pokazany w Niemczech. Czy też jeszcze kolejny, który zobaczymy na slajdzie tutaj, mamy już bardziej nowoczesny. To w Chinach tramwaj z kołami na dachu różni się tak naprawdę od tramwaju nadziemnego. Czym? Przede wszystkim tym, że zajmuje mniej miejsca. I to jest jedyna różnica. Natomiast nadal to zużycie energii jest bardzo duże i zużycie gdyby materiału do stworzenia tych dróg. Tutaj widzimy całe te słupy betonowe z jakiegoś czy metalu, również te podpory, na których przemieszcza się ten tramwaj, no one są dosyć masywne. Natomiast tutaj na tej ilustracji widzimy nasz transport. Jest transport tak naprawdę, który dzisiaj przedstawię. Ma własny silnik, własną nawierzchnię torową. Jest bardzo lekki, bardzo oszczędny. O tym też za chwilę jeszcze powiem, ale zauważmy to, po czym się porusza, jeśli chodzi o tor. Szynę niczym nie przypomina tych, które próbowano w ostatnich dziesięcioleciach stworzyć. Tutaj też pokazano na tej ilustracji jedną bardzo ważną rzecz. Wiemy, że zgodnie tak naprawdę ze standardowym schematem produkcji podczas wyrównywania powierzchni, tutaj mamy przykład pokazany, punkt A do punktu B. Konieczne jest przemieszczanie ogromnych mas gleby, ziemi, zmiana fauny, flory. Mniej więcej 2 metry pod takimi torami trzeba przygotować gruntu, żeby to mogło stabilnie stanąć, żeby tam nie było żadnych przemieszczeń. Więc to, co się dzieje w środowisku, to jest pokazane na tej ilustracji. Na tej ilustracji tak naprawdę pokazane jest to, z czym człowiek dzisiaj walczy. Wydawałoby się, że tworząc nowoczesne autostrady, różne przeprawy, czy to nowych tras, jeśli chodzi o pociągi, autostrady, trasy szybkiego ruchu, tak naprawdę niszczy się tysiące gatunków zwierząt, różnego rodzaju roślinności, przemieszcza się tak naprawdę potężne ilości ziemi. I pewnie jak jeździmy po Polsce, to widzimy, jakie fałdy ziemi, jakie tereny ziemi trzeba faktycznie przesunąć, przenieść w jakieś inne miejsca, wywieźć, żeby powstało tak naprawdę kilkadziesiąt czy 100 km jakiejś trasy. Dosyć często się przemieszczam ostatnio, jak jadę do miasta rodzinnego, do Konina, w którym akurat właśnie jestem.
Skrynicy Zdrój. Więc no, trzeba przemieścić za każdym razem ponad 500 km. I szczególnie tutaj ten odcinek od Częstochowy do Poznania, ta ekspresówka, która jest przerabiana, no naprawdę trzeba mieć wiele cierpliwości i najczęściej gdzieś tam objazdami w koło próbujemy przejechać. Ale to, co tam widać, ilości ziemi, które są przesuwane, ilości lasów, które są wycięte, no to naprawdę przeraża. Tylko dlatego, żeby zrobić krótki odcinek 100 km, bo co to jest 100 km trasy? Natomiast straty, jeśli chodzi o ekologię, naprawdę są potężne. Tutaj mamy ważną rzecz, ja tak właściwie przylecę bardzo szybko, ponieważ pokazany jest tutaj jak gdyby standardowy most, podpory, słupy, ta cała konstrukcja, która jest bardzo ciężka. Pokazane jest to, jak się dzisiaj buduje. Natomiast przelatując przez kolejne zdjęcia, o właśnie, pokażemy, jak jest zbudowany nasz transport. To jest nasz transport. Właściwie i pół kilometra i więcej może być jedna podpora między jedną a drugą i to są bardzo lekkie podpory. Tworzy się coś w rodzaju struny, która mieści się w specjalnej szynie i jest przemieszczana z punktu A do punktu B. Mniej więcej to tak wygląda. To jest patent, który firma zrobiła. To nie jest taka sobie zwykła szyna. To mniej więcej budowa jest tej szyny, czyli główka szyny, po której się przemieszcza pojazd. Struny, które tworzą niezwykłą wytrzymałość tego toru, który jest właśnie skonstruowany przez Anatolia Junickiego. Korpus, wypełniacz, no i tam jeszcze kilka czynników. Natomiast podstawową, główną częścią i czymś niezwykłym to właśnie są struny, które są wmontowane w tą szynę. I tak naprawdę można wymienić kilka rodzajów szyn. Tak naprawdę bazując na tej konstrukcji można zaprojektować trzy typy powierzchni torowych. Każda z nich ma oczywiście swoje zastosowanie. Jak widzimy tutaj ta środkowa pozwala na przemieszczanie się pojazdów z bardzo dużą szybkością, zarówno na dole, jak i u góry. Ten pojazd, który jest tutaj u góry, tak za chwilę się przekonamy, on się może przemieszczać nawet z szybkością 500 lub szybciej na 500 na godzinę. Tutaj mamy pokazany właśnie przekrój takiej szyny, tą, którą widzieliśmy wcześniej. To są wymiary tak naprawdę pół sztywnej i elastycznej szyny. Pół sztywna to jest ta i oczywiście elastyczna to jest ta, która może się tak naprawdę lekko, jak pod ciężarem ona lekko może się uginać odpowiednio pod ileś stopni. Jest to opatentowane i przewidziane w pewnych podporach, pewnych odległościach między właśnie podporami. Tutaj na tej ilustracji, to nie jest też fotomontaż, to jest prawdziwe zdjęcie wykonane w 2019 roku w ekotechnoparku w pobliżu Mińska. Oczywiście Republika Białoruś. Charakterystyczną cechą strunowych nawierzchni torowych, to o tych torach, o których przed chwileczką mówiłem, jest brak spoin w szynach. To znaczy, że nie słyszymy charakterystycznego stukania stalowych kół. Czyli przemieszczając się po prostu co jakiś czas, nic nie słychać. Po prostu taki pojazd płynie jak w powietrzu. Również najważniejszym zadaniem transportu strunowego drugiego poziomu jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów. Brak kierowców i automatyczny system sterowania eliminuje wpływ czynnika ludzkiego. I tak będzie działał nasz transport. Tutaj na tej ilustracji widzimy specjalny system przeciw wykolejaniu się. Oczywiście to też jest patent firmy i to nie jest zwykłe urządzenie, ale faktycznie można powiedzieć, że to jest kolejna duma wynalazku, jeśli chodzi o naszego tutaj generalnego konstruktora, inżyniera Anatolii Junickiego. Tutaj bardzo ciekawa rzecz też jeszcze, bo to jest podobne zdjęcie, które już widzieliśmy. Natomiast patrząc na tą ilustrację, widzimy jeden pojazd
duży, być może przemieszczający nawet do kilkuset pasażerów, bo takie są również w założeniu przewidywane według zamówień. Natomiast zmniejszyć obciążenie konstrukcji toru można poprzez pewną przepustowość. W jaki sposób? Zobaczmy. Tak naprawdę kolejne zdjęcie. O, to zdjęcie pokazuje, jak to można zrobić. Duży pociąg możemy podzielić na oddzielne samobieżne wagony. Będą one kursować nieraz na przykład na godzinę w jakimś tam rozkładzie jazdy, ale na przykład co 10 sekund. Dzięki nowoczesnemu rozwojowi technologii komputerowej, pełnej automatyzacji procesu, rozwiązanie naprawdę takiego zadania logistycznie nie jest wcale trudne. I to oczywiście to rozwiązanie mają również inżynierzy naszej firmy. Tutaj mamy prawdziwe zdjęcie. Jest to jedno z silników kół. Tak, dobrze powiedziałem. Silników kół, bo każde koło jest silnikiem w swoim rodzaju. Zaprojektowane specjalnie dla pojazdów strunowych. Zaletami takich kół są nie tylko prostota, kompaktowość, moc, ale także mniejsze zużycie energii. To jak małe zużycie energii i każdy, kto nieco się zna troszeczkę, jeśli chodzi o zużycie energii, że wie, że to jest bardzo duży problem ogólnie w różnych pojazdach, to za chwilę powiemy o tym, jakie osiągnięcia firma tutaj ma. Oczywiście przyczynia się to do również minimalnego oporu podczas toczenia stalowego koła po stalowej szynie, gdzie też oczywiście nie ma tych łączeń, spoin, o których już wcześniej wspomniałem. No i teraz mamy aerodynamiczny współczynnik oporu. Firma osiągnęła współczynnik 0,065. Standardowy pojazd, który jedzie po ulicy, po jakiejś nawierzchni, no to jest 0,44 oporu, jeśli chodzi o ten współczynnik. A co nam to daje? No to zobaczymy na kolejnym zdjęciu. Tu może na początek, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych slajdów, to na tym zdjęciu widzimy prawdziwy pojazd, który właśnie pokazano na schemacie wcześniej. Osobiście miałem okazję siedzieć w nim. Bardzo wygodny, wyjątkowy. Wiele osób tutaj pewnie dzisiaj również na tej prezentacji też miało tą okazję zobaczyć go już również nawet podczas jazdy, bo na ostatnim Ekofeście już można było oglądać. Natomiast to zdjęcie pokazuje, zobaczmy, to co chyba każdy marzy, ktoś konstruuje jakiś pojazd do przewożenia ludzi, to chyba o tym marzy. A my to faktycznie osiągnęliśmy jako firma. Rysunek przedstawia tak naprawdę charakteryzację dwóch pojazdów. Przeliczenie zużycia energii elektrycznej na masę konwencjonalnego paliwa ciekłego. I teraz tak, mamy pojazd 14-osobowy. One oczywiście mogą być dużo, dużo większe, ale mam tu przykład. Istniejący pojazd 14-osobowy, bo taki istnieje, 100 km na godzinę, na 100 km taki odcinek spalany jest 0,12 litra, znaczy energii, przeliczenie na litr ciekły. Paliwo ciekłe. 0,12 litra. Wyobraźmy sobie, 14 osób, pojazd, naprawdę wielka bryła, 100 km na godzinę, 0,12 zużycia. Natomiast po lewej stronie mamy coś jeszcze bardziej niezwykłego. Tak już powiedziałem, współczynnik ten aerodynamiczny to 0,065 na szybkość 500 na godzinę. 6 osób, akurat ten pojazd jest na 6-osobowy, 500 na godzinę. Na 100 km zużycie niecały litr, 0,93 litra. To jest dopiero coś, drodzy Państwo, powiecie, że naprawdę jest coś niezwykłego, no bo niecały litr, 6 osób z szybkością 500 na godzinę, na 100 km, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Rozmawiałem ostatnio z jednym człowiekiem, no to na wręcz nie dowierzał, że coś takiego w ogóle istnieje, że 0,93 zużycia, czy ja się nie pomyliłem czasem, ale to jest fakt. Tutaj zatem podsumowując, drodzy Państwo, możemy wymienić problemy, o których już wcześniej wspomniałem. To jest tak, przeciążenie tras, ulic, które są coraz pełniejsze. Pamiętam, jak przeprowadziłem się
w Koninie do nowych bloków, na pewno osiedle, które wybudowano. Pod samym blokiem, jak się przeprowadziliśmy, to miało miejsce mniej więcej jakieś 17 lat temu. Ja wiem, dwie trzecie przynajmniej parkingów przed blokami było puste. Spokojnie człowiek mógł zaparkować, nie ma znaczenia o jakiej godzinie. Dzisiaj faktycznie, żeby znaleźć miejsce parkingowe, czasami nie ma, niezależnie czy to rano, czy po południu, naprawdę czasami graniczy z cudem, żeby znaleźć fragment jakiegoś parkingu, żeby móc normalnie zaparkować przed własnym blokiem. No, takie mamy czasy i tak się zmaga, jeśli chodzi o transport. Natomiast biorąc pod uwagę państwa totalnie zatłoczone, gdzie mają autostrady po 6, po 8, nawet po 10 pasów i przemieszczają się tak naprawdę z bardzo wolną szybkością, ponieważ korki są gigantyczne, no to jest naprawdę wielki problem. Brak zabezpieczeń, wiele wypadków, karamboli. To, co się dzieje na ulicach, to jest wielki dramat. Giną naprawdę miliony ludzi w wypadkach, zanieczyszczenie środowiska, wysokie zużycie energii. To są problemy, z którymi my jako firma Skyward Community jesteśmy w stanie poradzić sobie, jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw światu i ten problem bardzo systematycznie rozwiązywać. Tu jeszcze na schemacie mamy pewną taką pomoc, porównanie, jak gdyby zużycie właśnie, jeśli chodzi o zużycie energii, koszty eksploatacyjne, przepustowość, o której też już mówiliśmy, jaką możemy zorganizować, że nawet co 10, co 30 sekund mogą takie pojazdy jeden za drugim jechać. Nie ma tutaj w żaden sposób niebezpieczeństwa, że się zderzą, bo te systemy odpowiednio są właśnie stworzone do tego typu przemieszczania się. Zanieczyszczenie środowiska, wskaźnik wypadków na trasie i tak dalej, można było wymienić bardzo długo. Skyward Community po prostu tutaj przoduje jako patent, jako transport XXI wieku, a można powiedzieć XXI nawet wieku, bo pewnie będziemy budować bardzo, bardzo długo w kolejnych również pokoleniach. A zatem podsumowując, Skyward Community to transport drugiego poziomu, lekki, szybki, oszczędny, przyjazny dla środowiska. I tutaj bez dwóch zdań o tym można powiedzieć. Tu widzimy prawdziwe zdjęcie w Ekotechnoparku na Białorusi. Między innymi ten transport, który najprawdopodobniej jest to ten transport, który widzieliśmy tam, 14-osobowy, no i ten szybki, co pędzi 500 na godzinę na 100 km, zużycie 0,93 ciekłego paliwa, więc tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy dalej. Tutaj mamy najważniejszego człowieka we firmie, a zatem Anatolij Junicki, to jest główny inżynier, główny wynalazca całej technologii kolei transportu strunowego, czyli drugiego poziomu. Właściwie całe życie przeznaczył na to, żeby stworzyć coś niezwykłego, które można powiedzieć znalazło czas w dobie obecnej na to, żeby ujrzało światło dzienne, żebyśmy my na własne oczy z jednej strony mogli ujrzeć pierwsze trasy, które będą powstawać i nimi móc się przemieszczać, ale z drugiej strony możemy my jako ludzie dzisiaj, zwyczajni ludzie, mieć w tym swój udział. I to jest niezwykłe. O tym też za chwileczkę jeszcze powiem. Tutaj mamy pokazane na tym zdjęciu prawdziwe obecnie pojazdy, które zostały już opracowane, ocertyfikowane, można powiedzieć, oddane do masowej produkcji. To są pojazdy, które możemy już w tej chwili tworzyć, produkować bez ograniczeń. 7 rodzajów pojazdów to do przewozów pasażerskich, a także 4 pojazdy do transportu towarów. To tutaj widzimy. No i oczywiście, jeśli chodzi o wizualizację, jeśli chodzi o właśnie to, jak one będą wyglądać, to tak naprawdę kwestia już zamówienia inwestora, który zamawia, który podpisuje umowę, przedwstępne jakieś zamówienie. To są wszystkie sprawy omawiane już z firmą. Tu na tych zdjęciach mamy świat, który pewnie za jakiś czas nie będzie nas niczym zaskakiwał. To tak jak nie zaskakują nas inne środki transportu. Tak, tutaj transport po szynach strunowych porusza się nad drogami, nad wodą, przemieszczając się tak naprawdę
przez ogromne ilości terenów. Tutaj widzimy również, jak to może wyglądać już wkrótce. Natomiast tutaj chwileczkę zatrzymamy się na tym zdjęciu, dlatego że to zdjęcie widzimy Berlin 2018. Mieliśmy z grupą tutaj Polaków być, mieliśmy zaszczyt być na tych targach, też później na konferencji, gdzie byli również ludzie z zarządu. Ale to jest bardzo ciekawe zdjęcie. To zdjęcie przedstawia pewną sytuację. Pracownicy szwajcarskiego stoiska kolei linowej, i tu właśnie widzimy tych pracowników i tą ich wystawkę, wszyscy zwiedzający patrzą w kierunku Skyward Community. Tak naprawdę to, co tutaj się działo, widzimy, i te tłumy ludzi z tej strony, to właśnie było stoisko naszej firmy, Skyward Community. I co najważniejsze, oczywiście nie można ominąć pojazdu posiadającego niezwykły futurystyczny kształt. I ci, którzy siedzieli w nim i wiedzą, ile jest tam elektroniki, ile nowoczesnego sprzętu, który tak naprawdę można powiedzieć, że przegania najnowocześniejsze jakieś samoloty, jeśli chodzi o wyposażenie w elektronikę, robi wielkie wrażenie. Więc ci ludzie tutaj, jeśli chodzi o stoisko Skyward Community, ono było oblegiwane przez wszystkie dni tych targów, no trans. Więc dla nas tak naprawdę wielka duma, że idziemy naprzód tak wielkimi krokami. Tutaj na tym zdjęciu wiemy, że przed wejściem tak naprawdę na rynek światowy każdy pojazd, który już wcześniej widzieliśmy na zdjęciach, szczególnie związany z transportem osób, musi przejść wiele testów. Dokumenty potwierdzające, że testy transportu strunowego zakończyły się pomyślnie, można łatwo znaleźć na stronie w naszych biurach. Tam są naprawdę ich tysiące. Między innymi, jak wejdziemy w zakładkę do swojego biura, w zakładkę dokumenty, i tam między innymi będzie taka zakładka dokumenty o firmie. I tam faktycznie możemy, lektura jest na długi czas, ale myślę, że ta lektura, która tam się znajduje, to ona jest tak naprawdę wystarczająca dla dużych inwestorów, którzy chcą zainwestować duże pieniądze w firmie i chcą podjąć mądrą decyzję. Chcą wiedzieć, że ich pieniądze naprawdę będą, zwrócą im się wielokrotnie. Więc warto zaglądać na tą naszą stronę, na to nasze biuro, zakładka dokumenty o firmie, między innymi. Tutaj widzimy kolejne pozwolenia, które otrzymaliśmy. Między innymi, jak wiemy, technologia transportu strunowego otrzymała 83 patenty w 18 krajach, od USA po Chiny. I faktycznie tak jest. Tutaj ISO mamy zezwolenie, ale tutaj nieco dalej. To jest próbka, dosłownie malutka próbka certyfikatów, zezwoleń, patentów, które firma ma. Możemy je również obejrzeć na stronie, w odpowiedniej zakładce. Warto poprzeglądać swoje biura, tak naprawdę co w nich wszyscy posiadamy, bo jest tam skarbnica, naprawdę wielka skarbnica wiedzy. Tu mamy na kolejnym slajdzie kolejne. Ta nagroda otrzymana dwukrotnie, otrzymał ją również nasza firma. Tutaj Anatolij Junicki, przedstawiciele firmy, odebrali tą nagrodę. I tutaj warte jest podkreślenia, bo to, o ile pamiętam, to nazwa nagrody to chyba Złoty Rydwan, o ile pamiętam. Mamy ją w biurze informacji w newsach. Jakbyśmy przeszukali tam kilkanaście stron w newsach, w wiadomościach, to znajdziemy. I ta nagroda jest warta uwagi. Dlaczego? Dlatego, że została wręczona w Polsce, w Gdańsku. I tu, no, gdybyśmy tak naprawdę rozmawiali z jakimś potencjalnym inwestorem, jakimś partnerem, który myśli o inwestycji we firmie, to jest fajna informacja, że również w Polsce nasza firma została doceniona dwukrotnie jako innowacja, jako środek transportu bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o rozwiązania dla ludzi, dla transportu, dla ochrony środowiska, dla ochrony tak naprawdę całej planety, na której my osobiście żyjemy. Tutaj mamy jedno z biur,
Jak wiemy, niewątpliwie jedna osoba nie byłaby w stanie wykonać tak potężnej pracy, no bo to jest potężna praca. Tak naprawdę ilość pracowników, które w tej chwili firma zatrudnia, to jest niewielka cząstka ludzi, których firma będzie zatrudniać już za niedługi czas. Wiemy, że w tym celu obecnie powstała spółka Unicki String Technology. Ona mieści się w Mińsku. Od 2019 roku spółka zatrudnia ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów. Są to głównie inżynierzy wykwalifikowani specjalnie pod kątem tych technologii, czyli transportu strunowego, transportu drugiego poziomu. I tak naprawdę to nie jest wcale takie proste, aby odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów znaleźć do tworzenia tej technologii, a potrzeba ich na dzień dzisiejszy o wielu, wielu więcej. I tak naprawdę firma będzie robić, ponieważ będzie również szkolić inżynierów. Do tego celu powstała również szkoła, o której też za chwilę powiem. Ale armia ludzi potrzebna jest faktycznie do tego, żeby taką pracę wykonać. Tu mamy jedno z biur, 80 działów, biur projektowych. Posiada powierzchnię 10 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast jak wiemy, firma co jakiś czas kupuje kolejne biurowce, kolejne budynki lub ewentualnie powiększa hale produkcyjne, bo tego wymaga nasza technologia i to będzie coraz większe. Tu mamy małą cząstkę, mały wgląd, jeśli chodzi o biura. Tutaj to zdjęcie bardzo wiele osób zna. Niedaleko Mińska właśnie znajduje się Ekotechnopark, pierwsza platforma do testowania, certyfikacji i demonstracji. Zdjęcie zrobione w 2016 roku to tak naprawdę była działka. Na pięknych terenach działka do tego, żeby stworzyć coś niezwykłego dla świata. I zobaczmy, co się wydarzyło 3 lata później. 3 lata później mamy gotową technologię z kilkoma torami, z kilkunastoma prawdziwymi zaprojektowanymi pojazdami, które się poruszają, które są certyfikowane, które są oddane do wdrożenia do produkcji takiej masowej na całym świecie. Co jeszcze nam zostało, można powiedzieć, taka kropka nad i, to też o tym za chwileczkę. Powiem tak na marginesie, że tutaj akurat w tym miejscu, zresztą też za chwilę zobaczymy jeszcze zdjęcie. W tym miejscu było już no, wielu z naszej polskiej grupy mogło jeździć w naszych pojazdach, w unibusach, nie tylko. Pewnie będzie kiedyś okazja do tego, żeby mogli się podzielić wrażeniami, jakie przeżycia wiążą się właśnie z przemieszczaniem się w pojazdach, w których my tak naprawdę mamy często swoje udziały. Zaufaliśmy firmie, kiedy tak naprawdę było kawałek pola, była tylko działka, wszystko było na papierze, w dokumentach. O, tutaj to zdjęcie ukazuje fragment, realne zdjęcie, fragment z Ekofestu, Ekofestiwalu. Tysiące inwestorów gromadzą się na terenie tego parku, aby na własne oczy zobaczyć osiągnięcia i upewnić się, że wszystko dzieje się naprawdę. I ci, co tam osobiście byli w Ekotechnoparku, są pod wielkim wrażeniem. Wiem, że tu również na tym dzisiejszym spotkaniu chociażby Janusz Tomczak był z własnym synem. Syn jak zobaczył, co to w ogóle się dzieje, na własne oczy zobaczył wielkość tych pojazdów, to jak to wszystko wygląda na żywo, no to z tego, co wiem, z opowiadań zrobiło ogromne, wielkie wrażenie na młodym człowieku. Myślę, że na tysiącach inwestorów, tysiącach partnerów, którzy osobiście byli na Ekofeście, Ekotechnoparku. Oczywiście można zorganizować taką wycieczkę zorganizowaną również, bo taka możliwość istnieje. Być może weźmiemy to pod uwagę, aby z grupą również Polaków jechać i odwiedzić ten Ekotechnopark, odwiedzić muzeum, odwiedzić biura, również hale produkcyjne, które się ciągle rozwijają, ciągle są powiększane. Tutaj mamy kolejne zdjęcia. Na tym zdjęciu, co można ewentualnie zauważyć, widzimy tutaj, to są realne zdjęcia. Natomiast oprócz tego, że firma tworzy transport,
tworzy infrastrukturę, czyli to co musi jeździć, po czym jeździ tak naprawdę ten transport, czyli również tym będzie się zajmować, ale będzie zajmować się również całym zagospodarowaniem terenu. Czyli będzie dbać o to, żeby wszystko było tak naprawdę w 100%, na ile to jest możliwe na dzisiejsze czasy, ekologiczne w pełni. To zdjęcie, to mamy tak naprawdę, jest to makieta oczywiście, natomiast za chwilę będzie wyglądało tak ekotechnopark, który budowany jest w Szarży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ firma nasza bardzo mocno weszła, jeśli chodzi o działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam budowany jest cały ekotechnopark, czyli to jakby można powiedzieć poligon doświadczalny. Tam będzie demonstracja pozostałych pojazdów, demonstracja szybkości i o tym za chwilę też powiem dlaczego. I on jest dość, gdyby prace przebiegają bardzo szybko. I o tym też za chwileczkę powiem. Natomiast dlaczego demonstracja? Na Białorusi maksymalny tor, który został tam stworzony na tym odcinku, na tej działce, gdzie można było zrobić, to maksymalny był tor 1,5 km. Natomiast pełna demonstracja szybkości, którą trzeba mieć w dokumentach zapisaną, to minimum 2,5 km potrzebny jest tor. Wiemy, że firma posiada wszystkie dokumenty od dawna, właściwie chyba przynajmniej od 2 lat lub więcej, posiada wszystkie dokumenty na powiększenie działki w ekotechnoparku na Białorusi. Natomiast jak wiemy, niestety czasami jest tak, że ekolodzy i różnego rodzaju osoby, które są wrażliwe na punkcie przyrody, boją się, że jakiś wróbelek, jakieś zwierzątko czy jakiekolwiek coś żywego no, zostanie zabite, zniszczone. No i ciągłe były problemy pod tym kątem, jeśli chodzi o ekologów. A jak widzieliśmy, że ten ekotechnopark wybudowany jest na takich terenach faktycznie bagnisto, zalesionych, na terenach, gdzie ekolodzy faktycznie stwarzali ten problem. I tutaj, jeśli chodzi o cały świat arabski, w 100% wyszedł nam naprzeciw, ponieważ bardzo mocno chcą współpracować i wdrażać technologię zarówno całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i też na całym świecie. Więc firma otrzymała bardzo duże działki, nie w dzierżawę, ale na własność. Mamy w tej chwili budowany duży ekotechnopark w Szarży. My osobiście byliśmy. No tam chyba trzeci slajd, który pokazywałem, gdzie mieliśmy szkolenie, to byliśmy właśnie na budowie tym ekotechnoparku, gdzie były początki, pierwsze słupy stawiane. I tam w tej chwili kończony jest między innymi tor, który będzie miał długość 2,5 km i który pozwoli na certyfikowanie i zademonstrowanie pełnej szybkości taboru, między innymi taboru miejskiego. Właściwie po tym wszystkim, po zademonstrowaniu tej szybkości, mogą zacząć powstawać już projekty adresowe, celowe, jeśli chodzi o transport miejski. A takie wiemy, że kontrakty są podpisane. Więc tutaj tak to mniej więcej będzie wyglądać, jeśli chodzi o ten cały ekotechnopark, a także centrum szkolenia, bo takie centrum szkolenia również tam powstaje. Zobaczmy na kolejne zdjęcia. Tutaj są 2019 rok. Zobaczmy, w 2019 roku my w maju byliśmy w Emiratach, byliśmy na tej budowie i tam stawiane były pierwsze słupy. Chyba nawet przy pierwszym słupie miałem zrobione zdjęcie, które powstał. Natomiast tutaj tego samego roku już mamy pierwszy pojazd, który przemieszcza się po odpowiednim odcinku. Jest to jeden z pojazdów tropikalnych, przygotowanych specjalnie dla krajów w klimacie tropikalnym. I on po prostu się przemieszcza, został certyfikowany, opatentowany w tamtym klimacie. Natomiast ta pełna demonstracja będzie na pewno zapewne na tym odcinku 2,5 km, bo chodzi o tą szybkość 150 km, która jest zapisana w dokumentach. Przejdźmy jeszcze do kolejnych zdjęć. Tu już pokazana jest oczywiście wizualizacja. Transport w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie kolejnym dowodem na to, że ta technologia może działać w dowolnej strefie klimatycznej. Bez względu na to, czy mamy zimę, czy mamy lato, czy mamy duże zasolenie środowiska, jeśli chodzi o powietrze, duże zapiaszczenie, ta technologia jest tworzona właśnie dla tych wszystkich w tej chwili klimatów.
i będzie ona mogła wyglądać w ten sposób, jak tutaj widzimy na tych ilustracjach. Za niedługi czas tak naprawdę ten nasz transport stanie się czymś zwyczajnym, gdzie oprócz pojazdów normalnych również Skyward Community, również nasz transport drugiego poziomu będzie przemieszczał się nad ziemią. I ta wysokość nad ziemią tutaj będzie uzależniona tak naprawdę od zamówień, od potrzeb. Może to być i 5, i 10, i więcej metrów nad ziemią. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądać, jeśli chodzi o transport ten osobowy, miejski. Więc podsumowując dzisiejszą tak naprawdę konferencję, dzisiejszy webinar, to Skyward Community, inaczej mówiąc Skyway, to innowacja, przemieszczanie się nad ziemią, czyli bezkolizyjność, wysoka prędkość, bo ten międzykontynentalny, między miastami pojazd szybkościowy, to szybkość nawet 500 lub szybciej nawet na godzinę. Przecież wiemy, że firma, jak śledzimy dokumentację, patenty firmy, to jakie Anatolij Juliński ma pomysły i patenty, to wiemy, że na zanadrzu jest dużo, dużo, dużo więcej. Ale mówimy tutaj o transporcie takim międzykontynentalnym, międzymiastowym, to szybkość 500 na godzinę, bezpieczny, ponieważ przemieszcza się w powietrzu, odpowiednie ma zabezpieczenia, jeśli chodzi o zabezpieczenie między, jeśli chodzi o przed wykolejeniem, jakimkolwiek wypadkiem, tutaj gwarantowane ze strony firmy jest całkowite bezpieczeństwo, bezwypadkowość. Jest bardzo mocno wydajny, bo widzieliśmy, że transport ten miejski to 0,12 litra przeliczenia na paliwo ciekłe, a ten szybkościowy 500 na godzinę na 100-kilometrowym odcinku to zużycie paliwa zaledwie 0,93. Więc bardzo wydajny, łatwo integralny, łatwo tak naprawdę go zagospodarować w dowolnym mieście, w dowolnym środowisku, ponieważ nie trzeba jak gdyby przesuwać tysięcy ton ziemi, betonu, jeszcze innych rzeczy, aby taki transport powstał już w funkcjonujących normalnie miastach. Bez problemu można wdrożyć taki transport w dowolnym miejscu, według tylko tak naprawdę pomysłodawców, inwestorów strategicznych. No i przyjazne dla środowiska. Tutaj to, co dzisiaj świat, o co świat walczy, całkowita ekologia. Dochodzimy tak naprawdę do sedna sprawy, drodzy Państwo. Cała technologia, Anatolij Junicki, całą technologię rozpisał na 15 etapów. Mówimy o wdrożeniu technologii do świata, do normalnego budowania, do momentu, kiedy powstają trasy komercyjne, które będą przynosić zapewne duże zyski, bardzo duże zyski firmie. Zostało to rozpisane na 15 etapów. Cały biznesplan tych 15 etapów mamy w dokumentach, w zakładce dokumenty o firmie w naszych biurach. On jest bardzo, bardzo szczegółowo rozpisany. Co na jakim etapie należy wybudować, zrobić, wykonać jakie prace, aby przejść na kolejny etap lub kolejny etap. Więc gdyby to kogoś interesowało, to warto takie dokumenty sobie przejrzeć. Dlaczego jesteśmy na takim etapie, a nie innym? Dlaczego pewne etapy trwają dłużej, a nie krócej niż poprzednie? To w tym całym biznesplanie rozpisanym właśnie na te 15 etapów znajdziemy zapewne odpowiedź. Natomiast tak, ja w momencie, kiedy wszedłem do firmy w 2016 roku, to był mniej więcej 15 etap. I zaczęła się właśnie wtedy budowa. Ekotechnopark, to była łąka, jakieś błonie, mokradła i trochę lasu. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast dzisiaj mamy pełną technologię już oddaną, wybudowaną, ona jeździ. Ona jest ocertyfikowana, opatentowana, gotowa do tego, żeby wystartować niejako w świat. Jesteśmy na etapie realizacji. Czyli tak naprawdę w tej chwili kończymy demonstrację szybkości zarówno taboru miejskiego, później taboru tego szybkościowego. I to jest zamknięcie 15 etapów. Myślę, że w tym czasie może być sytuacja, że między 14 a 15 etapem mogą być już budowane trasy chociażby transportu miejskiego, gdzie wiemy z ostatniej rozmowy
gdzie mieliśmy pytania, odpowiedzi z prawnikiem firmy, że już jest kilka dokumentacji gotowych tras, a wiemy, że tak naprawdę głównie chodzi w tej chwili o pełną demonstrację taboru miejskiego i tą szybkość do 150 na godzinę, która będzie za chwilę testowana właśnie na tym odcinku 2,5 km, który już jest skończony w tej chwili w szarży. Więc mamy ten etap. Doszliśmy właściwie do momentu, kiedy firma będzie jak gdyby kończyć główną część sprzedaży, między innymi chociażby udziałów takich zakładowych, bo dała nam taką możliwość, o tym też za chwilę jeszcze powiem. Natomiast jak skończy się 15 etap, to będzie wdrażanie już normalne budowanie tras, umów, realizacja umów, które są podpisane, ale również w pewnym momencie firma podejmie decyzję wtedy, kiedy to będzie najbardziej korzystne, wejściem na rynki giełd, czyli na to, co chyba każdy z nas czeka. I tutaj tak naprawdę każdy z nas doczeka się na coś niezwykłego, ponieważ to, jak wiemy, będą bardzo, bardzo duże pieniądze. Zapis w umowie za jeden udział to cena nominalna jest 1 dolar, ale my wiemy, że firma chce wejść z o wiele wyższą stawką na zewnętrzne giełdy i na pewno to zrobi. Także tutaj jak gdyby pomalutku zaczyna się ten realizacja od 15 etapu, zacznie się realizacja tego taboru między innymi miejskiego i zapewne towarowego, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie. Tutaj jeszcze kilka zdjęć na koniec. Mamy pokazaną wizualizację, ponieważ firma tworzy, jak powiedzieliśmy, transport, nowy transport strunowy, ale tworzy również całą infrastrukturę, tworzy tory, trasy, ale również zagospodarowanie, tak zwane ekodomy, nawet glebę mamy opatentowaną, specjalną ziemię, która będzie wykorzystywana właśnie do zazielenienia jak gdyby obszarów, również dachów tych domów. Co warte jest uwagi, że taki ekodom powstaje w szarży właśnie, na tym naszym ekotechnoparku. Jako jedyny, jako pierwszy w historii budowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w drewnie z materiałów ekologicznych budynek. Jako jedyna firma dostaliśmy pozwolenie na budowę w drewnie i wiemy, że ten budynek już jest wykańczany, tam właściwie już jest i prąd, i doprowadzona woda, już pierwsze spotkania się odbyły w tym budynku, więc to będzie takie swoiste też biuro, gdzie firma będzie podpisywała zapewne najważniejsze kontrakty, które są w tej chwili również przed nami, bo mowa jest tutaj o dziesiątkach kontraktów, o kontraktach, które są na kwoty dziesiątki miliardów dolarów. Tu mamy też pewną wizualizację, jeśli chodzi o niedaleką przyszłość, jaką firma tutaj przedstawia, jeśli chodzi o transport, rozwiązania tych ekodomów. Tutaj na koniec mamy pełną fotkę, zdjęcie, gdzie różni wynalazcy, różni wizjonerzy wyobrażali sobie transport w przyszłości. Może prędzej czy później będzie transport musiał zostać przeniesiony na drugi poziom, czyli do góry. Tu mamy kolejną rodzinę różnego rodzaju doświadczenia, że takie właściwie już były założenia, że tak będzie musiało się stać. No i tu już mamy realizację tego. Na szczęście my jesteśmy właśnie w tej firmie, która zrewolucjonizuje w dużym stopniu transport drugiego poziomu, czyli wyniesienie go ponad ziemię. I teraz najważniejsze. Tak naprawdę do końca 15 etapu zostało niewiele. Zostało niewiele, natomiast jedna rzecz. Mamy możliwość zainwestowania jeszcze w tą technologię. Każdy z nas może kupić dowolny pakiet udziałów w firmie. Udziały to nic innego jak przyszłe akcje, które będą notowane na giełdzie. Natomiast forma prawna to jest taka, że tak naprawdę my udzielamy skonwertowanej pożyczki, jak gdyby w firmie. Firma nam daje to w to miejsce udziały, które będą jeden do jednego wymienione na akcje. I te udziały naprawdę są jeszcze dzisiaj bardzo, bardzo w korzystnej cenie. To są standardowe pakiety udziałów,
które tu widzimy. Może zatrzymam się tutaj na tych udziałach. Każdy, kto otworzy sobie biuro, konto w firmie Skyward Community przez osobę, która nas tutaj zaprosiła lub już wcześniej zaprosiła, być może takie biura już mamy. Mamy pakiety na chwilę obecną, między innymi za gotówkę i na raty. Na raty one wychodzą bardzo korzystnie, ponieważ mamy najczęściej rozłożone to na 10 rat. Natomiast w momencie, kiedy jak gdyby zamówimy taki pakiet w ratach i zapłacimy pierwszą ratę, to nawet jeśli by się okazało, że za miesiąc, dwa cena udziałów wzrośnie, bo tak już było wielokrotnie, czyli cena udziału cały czas idzie w górę, to zamówiony pakiet w ratach zostaje w tej samej cenie, który był w momencie jak gdyby zapłacenia pierwszej raty. Więc tutaj czasami bardzo korzystnie wychodzimy, jeśli faktycznie taki pakiet 1, 2, tutaj nie ma ograniczeń, możemy kupić wiele pakietów na raty i wiedząc tak naprawdę, że za miesiąc, 2, 3 ta cena będzie dużo większa. A to, że w tej chwili jest okazja do nabycia udziału w wyjątkowej cenie, to świadczy ta promocja. Mamy dzisiaj tak naprawdę 17 czerwiec, czyli do końca miesiąca zostało niecałe 2 tygodnie. Natomiast to, co firma dała nam w prezencie, to dała nam w prezencie pakiety w cenie sprzed 2 lat, czyli właściwie dyskonto z 2018 roku, czyli jeśli dopiero o firmy teraz się dowiedzieliśmy, albo jesteśmy zarejestrowani od roku, dwóch, być może trzech lat, ale przyglądaliśmy się firmie, co do takiego ten Skyward Community, to mamy dzisiaj okazję do końca miesiąca, myślę, że ta okazja już się nigdy więcej nie powtórzy, bo nie sądzę, żeby w tak krótkim czasie, który pozostał do realizacji 15 etapu, cokolwiek takiego się powtórzyło i żeby firma wyszła z taką propozycją jeszcze raz. Mamy dzisiaj dyskonto, możliwość kupienia w dyskoncie 1 do 60 lub 1 do 100. Co to dla nas oznacza, drodzy Państwo? Oznacza to to, że już dzisiaj inwestując tylko dolara, mamy od razu zagwarantowane 100 dolarów. Czyli dyskonto 1 do 100. Czyli inwestując dolara mamy 100 dolarów. Czyli w pakiecie 1200, bo firma zrobiła to w pakiecie za 1200 dolarów, można zapłacić go jednorazowo w gotówce, a można go rozłożyć na 10 rat, czyli na 12 rat. Po 100 dolarów miesięcznie przez 12 rat, kupując dzisiaj pierwszą ratę i płacąc ją, albo nawet jeden lub dwa lub więcej pakietów, ale płacimy pierwszą ratę, to dyskonto nam zostaje do samego końca, mamy dyskonto 1 do 100. Czyli za 1200 dolarów rozłożone na przykład na 12 rat, czyli po 100 dolarów zaledwie, a jak powiedziałem, możemy na ten moment jeszcze do końca miesiąca kupić dowolną ilość takich pakietów, mamy 120 tysięcy udziałów. Jeśli pamiętamy, że cena nominalna jednego udziału po zakończeniu 15 etapu to jest minimum cena 1 dolara, znaczy cena jednego udziału to jest 1 dolar, to za 1200 dolarów dzisiaj mamy już zagwarantowane w tym dyskoncie 120 tysięcy dolarów. To jest minimalna cena, jakiej możemy się spodziewać. Natomiast z tego, co firma ma pewne przewidywania, ta cena może być dużo, dużo większa, dużo wyższa po wejściu na rynki zewnętrzne. Wiemy, że będą wcześniej rynki wewnętrzne, wkrótce już rozpoczyna się tak zwana ICO, czyli tokenizacja, która będzie jednym z głównych środków zakupu udziałów różnych tras, które będą powstawać, tak zwanych tras adresowych, tras docelowych. I to będzie, jak gdyby środkiem płatniczym mają być tokeny. Natomiast na ten moment, w momencie, kiedy się skończą udziały główne, tak zwanej matki spółki, my mamy zagwarantowane w umowie, w dokumentach jeden udział to 1 dolar. To jest ta cena minimalna. Natomiast jak wiemy, jeśli ktoś śledzi różnego rodzaju wypowiedzi, wywiady, też chociażby różnego rodzaju webinary, tutaj Masłowa, czyli ludzi z zarządu, ludzi chociażby, którzy zajmują się sprawami prawnymi w firmie, to wiedzą, że firma ma cel, aby te udziały kosztowały dużo więcej w momencie wejścia na rynki zewnętrzne. Jest w tym oczywiście pewien konkretny cel.
To pokrótce to właściwie wszystko, jeśli to, co chciałem Państwu powiedzieć. Wykorzystajcie bardzo dobrze ten czas, który pozostał. Tak naprawdę z ostatnich informacji, które mamy, to wiemy, że mniej więcej lipiec, sierpień, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie zakończenie 15 etapu. Całkowicie 15 etapu. Przypuszczam, że wcześniej rozpocznie się budowa chociażby w Emiratach Arabskich, w samym Dubaju, bo jest podpisany projekt na odcinek 15 km, dobrze o tym wiemy, 21 przystanków głównych, między głównymi wieżowcami finansowymi w całym centrum Dubaju będzie nasz transport budowany. Możemy sobie wyobrazić, jaka to potężna reklama właściwie dla całego świata, dla elity, która zjeżdża się do Dubaju i może przejechać się nowoczesnym, futurystycznym środkiem transportu drugiego poziomu. Tutaj jeszcze dwa zdjęcia, które już puszczałem ostatnio na czatach. Liny i to, co się w tej chwili dzieje też na działce, czyli mamy jak gdyby pełne już uziemienie, jeśli mamy chodzi o prąd, jeśli chodzi o wodę, to wszystko dzieje się w tej chwili w szarży. Natomiast tutaj to są tak naprawdę liny, które będą potrzebne do dokończenia w tej chwili odcinka tych 2,5 km. One już wkrótce zostaną oddane, być może pod koniec teraz lata. I wtedy ma być pełna, jak powiedziałem, demonstracja taboru miejskiego. I wtedy może być tak naprawdę, od tego momentu może być start, jeśli chodzi o budowę. Między innymi chodzi chociażby tego odcinka, który jest gotowy, który jest przygotowywany, najprawdopodobniej dokumentacja już albo w pełni gotowa, albo kończy się ją, do tego, żeby rozpocząć fizycznie budowę. A wiemy, że jak ktoś był w Emiratach, ktoś był w Dubaju, to tam pracuje się prawie cały czas. Tam jest największa ilość dźwigów na świecie. W nocy, od wieczora do samego rana słychać dźwigi. Tam powstają wieżowce, czasami w ciągu tygodnia, dwóch. Wracając, pamiętam kiedyś z wycieczki, w ciągu kilku dni powstał jakiś budynek, co patrzyliśmy z niedowierzaniem, że coś nie istniało, po kilku dniach właściwie stało i to bardzo, bardzo wysoko w niebo. Więc to pokazuje, jak w Emiratach Arabskich się buduje, więc w momencie, kiedy przyjdzie moment po pełnej demonstracji szybkości, a to musi być prawnie zrobione w szarży, na tym odpowiednim odcinku, na tym ekotechnoparku, który w tej chwili tam jest tworzony, bo tam jest wystarczająca działka długość, żeby można zrobić tory i dokończyć to wszystko, no to zobaczymy, jaką szybkością firma będzie budować. To myślę, że będziemy pod wielkim wrażeniem, będziemy dumni to, co powstaje. My się tutaj zastanawialiśmy w gronie znajomych, że jak coś takiego powstanie w Dubaju, to pewnie zrobimy wycieczkę, zorganizujemy sobie i pierwsze co, to wsiadamy do swojego transportu, no i jeździmy po prostu sobie po Dubaju właśnie tym transportem. Będzie człowiek pełen dumny, że jest współudziałowcem, współwłaścicielem właśnie w tej spółce, która powstaje na naszych oczach i zmieni zapewne świat, również uratuje naszą planetę, o czym bardzo często mówiliśmy. Drodzy Państwo, mamy mniej więcej godzinę, bo z opóźnieniem rozpoczęliśmy, bo były te problemy techniczne. Ja dziękuję Wam, drodzy, za wytrwałość, za to, że wytrwaliście ze mną przez tą całą godzinę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was dzisiaj. Będziemy jeszcze bardzo dużo mówić w najbliższym czasie pewnie o nowościach, które będą powstawać, które będą się pojawiać we firmie. Również wiem, że będą szkolenia w najbliższym czasie duplikacja. To bardzo ważna część biznesu w tej chwili w firmie, ponieważ samo pozyskiwanie zarówno partnerów, inwestorów to z jednej strony wkład jakichś pieniędzy do firmy, ale z drugiej strony każdy człowiek to rekomendacja dla firmy. Tak naprawdę, gdzie mamy dużo partnerów, to mamy również dużo informacji, która coraz bardziej pozwala nam upowszechniać technologię, w której my wszyscy tutaj chcemy być lub jesteśmy. Także jeszcze raz, drodzy Państwo, dziękuję za dzisiejszy dzień. Pozdrawiam, życzę miłego wieczoru, mądrych decyzji, szczególnie przez te najbliższe 2 tygodnie, bo taka oferta, jaką mamy w tej chwili we firmie, ona zapewne się już nie powtórzy. Więc naprawdę dobrze wykorzystajcie czas, przemyślcie to bardzo, bardzo poważnie. Jeszcze raz dziękuję Wam.